Nie było i nie ma takiego scenariusza. Tak sprawę komentuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Były prezydent Chorzowa, prezesem Parku Śląskiego to po prostu fake news. Spekulacje o przyszłości parku, a konkretnie o tym, czy planowane są zmiany personalne, rozgrzały internet. Pomysł powołania na stanowisko prezesa byłego już prezydenta Chorzowa wywołał sprzeciw Łukasz Kądziołka. W ostatnich dniach Urząd Marszałkowski odbierał dużo wiadomości od zaniepokojonych mieszkańców. Źródłem tych niepokoi była informacja o tym, że Andrzej Kotala jest przymierzany do stanowiska prezesa Parku Śląskiego. Były prezydent prezesem Parku Śląskiego to fake news, który rozpalił emocje mieszkańców zupełnie niepotrzebnie. Mieszkańcy wspierają park, uczestniczą w procesie rozwoju parku. Dla władz województwa park jest niezwykle ważnym miejscem wypoczynku rekreacji. Mieszkańcy są wyczuleni na to, co dzieje się w parku, zwłaszcza po wycince ponad tysiąca drzew tuż za jego ogrodzeniem. To prywatny teren, który prawdopodobnie prędzej czy później zostanie zabudowany. Dlatego stowarzyszenie Nasz Park uważa, że prezesem powinna. Być osoba wrażliwa na przyrodę. Największy wkład od wielu, wielu lat wniósł marszałek województwa Jakub Chełstowski. I jeśli nie miałby żadnych planów zawodowych, no to wydaje mi się, że chętnie byśmy go widzieli na, na czele Parku Śląskiego. Może Park Śląski stałby się wtedy no naszą. Naszym powodem do dumy, ponieważ tu jest bardzo dużo problemów. Jednym z nich są pozostałe działki sąsiadujące z parkiem, wobec których inni deweloperzy też mają ambitne plany. Strona społeczna apeluje, żeby uporządkować sprawę tych terenów i uniemożliwić powstanie tu osiedli.